Cześć, z tej strony Michał, a w tym odcinku pokażę Ci krok po kroku, jak przygotować makaron i jakie są najpopularniejsze błędy w przygotowaniu makaronu. Krok pierwszy, garnek. Makaron lubi dużo wody, także lepszy jest większy niż mniejszy garnek. Inaczej makaron będzie się parzyć, a nie gotować. Jest to też fajniejsza opcja dla początkujących, ponieważ najlepiej wypełniać garnek wodą nie do końca, ponieważ jeżeli jest się nieostrożnym, może nam ten garnek wykipić i będziecie musieli sprzątać kuchenkę. Także nalewamy wody około 70% w garnka, nie więcej, tak będzie najwygodniej. I doprowadzamy wodę do wrzenia. Makaron wsadzamy do gorącej wody, do wrzątku, nie do zimnej. Woda nam już się gotuje. Makaron solimy dopiero, gdy woda się zagotuje. Tak woda się gotuje szybciej, jest bardziej energooszczędnie. Nie szczędzimy soli. Nie jest to szczypta soli, tylko około 7 g na litr wody, także tej soli jest całkiem sporo. Woda po spróbowaniu ma być słona. Inaczej nie będzie słona. Woda nam się już jest zagotowała, posolona. Dodajemy makaron. Gotujemy według przepisu na opakowaniu. Najlepiej jest gotować zawsze na al dente, nawet minutkę krócej, jeżeli z makaronu potem będziecie używać do jeszcze do jakiegoś sosu. I tu jest ważna też uwaga. Nie dodajemy żadnego oliwy, oleju do wody, żeby makaron nam się nie kleił. To nic nie daje. Oliwa i tak nam się nie zmiesza z wodą. Będzie nam tutaj pływać po powierzchni. Plus makaron ma być kropowaty, ma być porowaty, ponieważ ma przyklejać się do niego sos. Inaczej sos będzie spływać z makaronu, także to nie ma żadnego sensu. Wystarczy spokojnie tak wsypać makaron i nic nie dodawać. Makaron nam się gotuje, a jeżeli szukasz dobrego, ekologicznego makaronu, na przykład z pszenicy durum, albo ostatnio bardzo popularnych makaronów roślinnych z wysoką zawartością białka, na przykład z ciecierzycy, soczewicy albo grochu, zapraszam Cię do naszego sklepu internetowego ekogram.pl. A tutaj makaron chyba już jest gotowy. Przesadzimy go i tutaj jest taki największy, najpopularniejszy błąd, który ja muszę się przyznać, też popełniałem. Hartowałem makaron, płukałem go zimną wodą, a taki zabieg wypłukuje skrobie z makaronu, czyli wypłukuje około 70% smaku. Także, jeżeli makaron już ugotujemy, przesadzamy go na sitku i proszę Cię bardzo, nie płucz makaronu, bo będzie bez smaku. Chyba, że masz kiepski makaron i to wtedy będzie to dobre rozwiązanie. Jeżeli filmik Cię podobał, zostaw proszę łapkę w górę, dla mnie to będzie informacja, żeby nagrywać więcej podobnych materiałów. Zostaw suba, widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, że oglądaliście do końca. Cześć!